panie w recepcji jakby nie informują o tym i nie pytają, czy jesteśmy gośćmi, którzy wrócili, czy nie. Zuzia otworzyła tę butelkę i to jest właśnie coś takiego. A to ma poprawić komfort tej podróży i jemu, i nam przy okazji, tak? Bo... No i mniej więcej tak to wygląda. No dobra. Siemanko, ja jestem Hubert, a to jest moja rodzina. Zuzanna, Mikołaj i w tle Bledka. Witam Was na zdrowym zoncie i na dzisiejszym vlogu. Właśnie idziemy się przejść do paczkomatu, odebrać pakę, więc chodźcie z nami. Tak, słuchajcie, wychodząc sobie z kempingu, wszedłem do rejestracji recepcji, przedłużyć nam pobyt, bo mieliśmy opłacony do wtorku, ze względu na to, że nie wiedzieliśmy, jak Mikołaj zachowa się w podróży i w przyczepie, więc nie chcieliśmy od razu płacić za cały tydzień, bo wtedy nie mielibyśmy zwróconych pieniążków, więc pani mi zaproponowała, żeby zapłacić do wtorku i ewentualnie we wtorek przedłużyć. Wtorek był wczoraj, dzisiaj jest środa, 21 czerwca. I sytuacja wygląda tak, że dopłaciliśmy sobie i mam tutaj dla Was ciekawostkę. Jeżeli byliście zeszłorocznymi gośćmi tutaj pola kempingowego Horyzont, to obowiązuje rabat. 5% bodajże, ale panie w recepcji jakby nie informują o tym i nie pytają, czy jesteśmy gośćmi, którzy wrócili, czy nie. I trzeba się o to upominać. Za pierwszym razem, jak płaciłem, sam wspominałem o tym i dzięki temu ten rabat uzyskałem. I teraz przedłużając pobyt, inna pani mnie obsługiwała i również musiałem o tym wspomnieć, bo tak to nie zostałby mi ten rabat policzony. Także pamiętajcie, żeby się dopominać o swoje. Jednak rozwiązanie paczkomatowe jest kozackie. Gdziekolwiek byś nie był, to sobie zamawiasz paczuchę do najbliższego paczkomatu i klasa. Nie musisz znać żadnych adresów, miejsc, w których przebywasz. Możesz sobie być na dziko w jakimś kamperze, gdziekolwiek. I po prostu następnego dnia, jak przy dobrych wiatrach oczywiście, paczucha ląduje w paczkomacie. A dzisiejszy dzień jest najcieplejszym z naszego wyjazdu, a jednocześnie najbrzydszym, ponieważ już dostaliśmy alerty RCB i ma być ten dzień burzowy i czuć w powietrzu, że coś się zanosi. Choć na horyzoncie, ani na zdrowym zoncie jeszcze tego nie widać. W związku z tym, że na naszym kanale teraz będzie dużo tematów około dzidziusiowych, około bobasowych, ponieważ Mikołaj jest ważnym elementem naszego życia i będzie nam się tutaj przewijał, bo nie da się tak zrobić, żeby się nie przewijał. Przynajmniej ja tak nie chcę, bo to są vlogi z naszego życia. To zrobimy sobie unboxing, ponieważ paczka, którą odebraliśmy przed chwilą w paczkomacie, to jest rzecz właśnie dla bobaska, sprawiająca prawdopodobnie komfort podróży. A około podróży też się tutaj kręcimy, więc chcę Wam pokazać, co zamówiliśmy. Paczuszka z firmy Dobre Liski. Wygląda całkiem przyjemnie. O, nawet podziękowanie za zakupy od Dobrych Lisków. Darię, z troską zapakowane przez Darię. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dziecka i spokój mam, dlatego wkładamy całe serce z rzetelną realizację Twojego zamówienia. W razie uwag prosimy o wiadomość. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat, tak powiedział Janusz Korczak. Człowiek, który ogarniał, a tu nie tylko jest to, co myślałem. Ja obstawiałem, że tutaj jest tylko i wyłącznie taki wkład antypotowy do fotelika, do samochodu. A tutaj mamy jeszcze B-Box, czyli taką butelkę z dwoma uszami dla dzieciaka do rozszerzania diety, żeby mógł sobie ciąkać wodę i jakieś inne napoje. Dostaliśmy króweczkę. Zuzia zamówiła, widzę, taki talerzyk trójdzielny. Rozmawialiśmy o nim, dlatego też wiem, o co chodzi, z łyżeczką. I to jest taki silikonowy talerzyk z
przy sawką, żeby dzieciak, jak sobie tutaj będzie urzędował Miki, no nie mógł ruszyć, rzucić tym talerzykiem i po prostu całe jedzenie stracić, tylko będzie mógł rzucać sobie samym jedzeniem, a talerzykiem nie rzuci. Także to jest ciekawa rzecz. Nie wiedziałem, że takie istnieją, dopóki tutaj Zuzanna tego nie zamówiła. Pokaż. Zuzia otworzyła tę butelkę i to jest właśnie coś takiego. Takie polecenie. Od razu z smoczkiem. Ze słomką, nie ze smoczkiem, sorry. Z zamknięciem tutaj na kapturek. Bardzo fajna rzecz. Bardzo ładna. Taka polecana. Przemyślana i ogólnie polecana. Zuzia myślała, że te boxy, buteleczki są fajnym rozwiązaniem, więc taką wybraliśmy. Teraz otworzymy sobie. Młody śpi, a ja tu hałasuję. Taka gumowa łyżeczka. Ale to dziwne, mięciutkie, fajne. Fajne, że nie takie plastikowe, tylko też silikonowe, nie? W ogóle teraz są takie czasy, że dla tych bubasów, dzidziusiów i wszystkich maleństw jest tyle różnych rzeczy, że w przesadzie. Bletka, cichutko. Ale są fajne, pomocne różne rozwiązania i wydaje mi się, że to będzie fajne właśnie na takiej przystawce, to tutaj jest, żeby to przykleić do stoliczka. O, trzymaj, tutaj masz, żeby trzyma. Tak, tutaj się. Super sprawa. Jeszcze można to prać w zmywarce i podgrzewać w mikrofalówce. No my z mikrofalówki akurat nie korzystamy w domu, ale kto wie, może zaczniemy. Fajna rzecz. Większy. I klucz tego całego unboxingu. O, tu jeszcze. Patrzcie, bo takie. Papier taki jest wrzucony. Ładnie to wygląda, ale to jest kolejny śmieć do wyrzucenia. Tak naprawdę. Fajnie, że te wszystkie kartki się tutaj wrzuca, ale to jest dokładanie po prostu śmieci. Bo wszystko to idzie do wywalenia. No ale trudno. Taki mamy świat. Plastikowy świat, w którym żyjemy. I tu jest coś, o co się tutaj rozchodzi. 95% bawełna, 5% spandex. Jakiś siatka dystansowa. Długość, szerokość, wkładka antypotowa do fotelika. Tak się to nazywa. Sleepy Good Sleep Matters. I ona jest od zera do noworodka to... dalej, jak rośnie dziecko. O, proszę. I to jest takie coś w kształcie misia. I tym sobie wypełniamy fotelik. To jest faktycznie tutaj taka siateczka i to ma odprowadzać pot na drugą stronę, z tego co dobrze myślę. Dzięki temu albo po prostu mniej się poci, ponieważ jest przewiewne takie i w ogóle. Także jaki sposób jest tego działania? Nie wiem, ale się domyślam. Wydaje mi się, że właśnie jest tak jak powiedziałem i sprawdzi nam się to w podróży. Damy znać. Czy to działa, czy to nie działa, bo w drodze powrotnej już w sobotę będziemy to testować, dlatego sobie to kupiliśmy, ponieważ w drodze tutaj nad morze mały się bardzo, bardzo pocił i przebieraliśmy go ze 3 razy i przez to był mokry i nie mógł usnąć, było mu niekomfortowo, a to ma poprawić komfort tej podróży i jemu i nam przy okazji, tak? Bo jak on będzie sobie grzecznie siedział w foteliku, bo będzie mu dobrze, to i nam się będzie dobrze podróżowało. Także takie rzeczy, jeżeli chodzi o tutaj tematy mikołajowe, a na dzisiejszym vlogu prawdopodobnie pojedziemy sobie jeszcze gdzie? Ja bym to nazwał polski Nordkap. Ogólnie francuska firma, ale importowana z Azji. Hongkong. Cały świat jest wyprodukowany. Dobra, w Azji. For Europe jest Francja, for Asia Hongkong i North America USA, Nowy Jork. A wygląda to tak, że my mamy taki fotelik. Który dostaliśmy od siorki w pożyczkę dla młodzieży. I to jest fotelik do 12 kg, więc on nam jeszcze chwilę posłuży. Do 13 nawet. Więc bardzo dziękujemy. I zobaczymy, czy to pasuje. Wszystko. Musi pasować, tu
jest na to. Co? I co? No i mniej więcej tak to wygląda. No dobra. Idealne, dopasowane nie jest, no bo nie jest to dokładnie do tego fotelika, tylko uniwersalny temat, ale... Do każdego w sumie, więc, ale jak on tutaj będzie miał rączki, to się wszystko ładnie poukłada. Pasy się zapnie. Pasy są do wyprania. Pasy są do wyprania, ale pasy się zapnie. I będzie ok. A czy młody się mniej poci, czy... Bardziej być może, bo kolejna warstwa, więc cieplej. To się okaże. Będę dawał znać w drodze powrotnej. I tak jak zapowiadałem, zabieramy Was na polski Nordkap, czyli jedziemy na Gwiazdy Północy, najbardziej wysunięty punkt na północ, punkt Polski. I znajduje się on w Jastrzębiej Górze, 10 minut drogi stąd. A młodzież już będzie testowała tą wkładkę. Dojechaliśmy do Jastrzębiej Góry i zmierzamy w kierunku Gwiazdy Północy, czyli najbardziej wysuniętego na północ punktu naszego kraju. I musimy się śpieszyć, ponieważ nadciąga Armagedon. Akurat jak dojechaliśmy tutaj na miejsce, to ta burza jest coraz bliżej. W sumie trochę się do niej zbliżyliśmy. Mam nadzieję, że zdążymy zobaczyć i pokazać Wam, jak to wygląda. I mam pewne spostrzeżenie co do tego miasteczka, że jest dużo, dużo bardziej turystyczne i tu jest w ciul otwartych tych knajp wszystkich, butików, sklepików i tak dalej, i tak dalej. W ogóle bez porównania do Władka. A trochę mnie to zdziwiło. Myślałem, że Jastrzębia Góra to mniejsze miasteczko, mniej turystyczne, a ono jest bardzo oblegane. Okazało się, że wyszliśmy nie tym wyjściem, ale tutaj jest piękny park z taką aleją spacerową, klifem w sumie nad morzem i do Gwiazdy Północy pójdziemy chyba po jedzeniu, bo tutaj ta burza jest coraz bliżej, nie wiem czy to słyszycie, ale ja słyszę. I tam w miejscu tą promenadą, gdzie my wyszliśmy, trzeba pójść w prawo i cofnąć się kawałek, ominąć taki budynek szkoły chyba, tak to wygląda. Jakieś boisko, jakieś coś. No wygląda jak szkoła. I tutaj wchodzimy już do parku, gdzie był znak, tak jak teraz widzicie, na obelisk Gwiazdy Północy. Z tego co widziałem w internecie, jest jeszcze na plaży taki słup wbity, symbolizujący jakby ten najbardziej wysunięty punkt na północ, bo wiadomo, będziemy tylko w takim symbolicznym miejscu, a nie w tym najbardziej wysuniętym, ale to właśnie chciałem Wam pokazać. Na plażę nie idziemy, bo tutaj jest klif, schody, a my jesteśmy rodziną z wózkiem i nie będziemy się wygłupiać. Można się zeskanować i czegoś dowiedzieć, a my zdobyliśmy najbardziej wysunięty na północ punkt Polski, czyli polski Nordkap. Tak wygląda tutaj plaża, jeszcze oczywiście tam można by było zejść gdzieś na dół i stanąć na najbardziej wysuniętym miejscu naszego kraju. Ale tak jak mówiłem, my już się wygłupiać nie będziemy.
Trochę te chmury ciemne nawiało, dlatego jest trochę ciemno, ledwo siebie widzę w kamerze i zadupcamy teraz do knajpy na jedzonko, a Wam dziękuję za to, że byliście na dzisiejszym filmie. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, 10 groszy z każdej subskrypcji idzie na cele charytatywne. Do następnego vloga, hej! Tam było bardzo pełno. Jak? No to idziemy, no. Dobra. Chodź, Becia, chodź. Jeszcze robię dogrywkę prosto z knajpy. Słuchajcie, weszliśmy do pierwszej, jaka była z brzegu, żeby się ukryć przed deszczem. Myśleliśmy, że wejść do u rybaka czy coś, ale ta knajpa była pełna. Ona ma kilka tysięcy opinii, prawie 4-6, 4-8 opinie, 4-8 gwiazdki, więc no mistrzostwo świata z pewnością. Ale tam nie było miejsca, gwar jak cholera i tak dalej. Szliśmy dalej, bo namierzyliśmy jedną knajpę po drodze, do której chcieliśmy wejść. Było w miarę pusto i wyglądało zachęcająco, ale nie udało nam się dojść. Musieliśmy wejść do pierwszej z brzegu. Mam nadzieję, że jedzonko będzie w pozo, bo się okazuje, że dach przecieka, co się poszło do toalety, a toaletę zalała wodą normalnie, nie? I teraz pani mopuje. Także mają jakąś awarię, o której nie wiedzieli. Ogólnie wygląda knajpka przyjemnie, taka jadłodajnia. Jakieś obrazy na ścianie. Foteliki dla łebków są. Pytanie, czy będzie smacznie. Tak wygląda miska za 154 zł. Masakra jakaś. Dodaj to. To jest jakaś masakra. Inflacja? Podsumowując, drogo, ale smacznie. Polecam, ale nie polecam. Można zjeść też smacznie, ale dużo taniej.